Każdy dba o swoje stołki. Ja przed zapisem głosowano, ale coś jest nie okej. Okay. Bandytyzm to jest grabież i ci grabieżcy powinni wisieć. Taka jest prawda. Cześć, Rafał Kaniewski, witam was ponownie na kanale Co Mówią. Tym razem postanowiliśmy przejść się na bardzo ważny protest. Mianowicie, pod siedzibą PGNiG odbywa się dzisiaj protest, który dotyczy fuzji PGNiG z Orlenem. Jest to o tyle niebezpieczne, że w przypadku tej fuzji może dojść do tego, że polski rząd straci większość udziałów w spółkach, które kontrolują nasze złoża. Nie wiem, co wy na ten temat myślicie. Zrobiliśmy dla was specjalny materiał. Po pierwsze, reportaż z całej demonstracji, zaś po drugie są wywiady zarówno z organizatorami, czyli z Wojciechem Kornowskim, są wywiady z Olszańskim i Osadowskim, którzy również tam byli, oraz wywiady z osobami ze Stronnictwa Narodowego. Zapraszam was do oglądania materiału. Rafał Kaniewski, lecimy! Może by pan powiedział, co to w ogóle jest za pikieta i czemu ona ma służyć? To jest uwłaszczenie polskiego narodu na zasobach naturalnych. Zbieramy 500 tysięcy podpisów pod obywatelskim referendum, które się odbędzie. No i prosimy wszystkich, żeby starali się po prostu podpisywać te deklaracje, żeby zebrać te 500 tysięcy podpisów i zmusić w ten sposób władzę na to, żeby słyszały nasz głos, że my chcemy się uważać na zasobach naturalnych, dlatego, bo nie można liczyć na to, że rząd zrobi coś dobrego z tymi zasobami naturalnymi. Najprawdopodobniej te zasoby naturalne po prostu przejdą do spółek jak Vanguard, czy BlackRock, czy innych po prostu kapitałowych zachodnich spółek. Co do rządu, no wie pan o tej ochronie ludności. Ktoś coś mówi, albo Lex Kaczyński. To znaczy ochrona ludności, czyli może pan to rozwinąć? No pan wie, o co chodzi, tę ustawę, co jest procedowana, przygotowywana. I stąd co obawy się, bo to media o tym nie mówią. I to jest... Ale nie, bo tutaj jest demonstracja dotycząca zasobów, tak? Zasobów, ale pan mówi, że tak rząd chce wszystko tak najlepiej dla nas, tak? No tak. Więc mówię, tłożył co, pan się zapoznał z tym projektem. A może pan coś powiedzieć dwa słowa na ten temat? Nie, no są materiały, tylko poza mediami głównego nurtu, bo wiele, jakoś nie ruszają tego tematu. Aha. Dlaczego znaczy, to przyszliście? Ratować Polskę przyszliście. Rozkradaniu polskich bogactw, że tak Ale powiem. Czy nie uważacie, że rząd jednak dba o to, żeby nas nie rozkradli? Każdy dba o swoje stołki, no już to my jesteśmy za dorosłymi ludźmi, żeby wierzyć w takie, zwłaszcza w tym okresie, co się ostatnio dzieje. Bo tu, rozumiem, pani przyjechała na demonstrację. Czy pani uważa, że to jest niezbędne, że naprawdę jest takie zagrożenie, że nasze złoża przejdą w obce ręce? To znaczy, no w tej chwili na pewno procent udziału Skarbu Państwa w spółce maleje, więc jeszcze kilka takich jakby fuzji, tak? I może być po prostu, możemy mieć mniejszość. Dlaczego pani tu w ogóle przyszła? Nazywam się Jadwiga Sokołowska. Z przerażeniem od lat obserwuję gospodarczy rozbiór Polski. Polska własność, zarówno ta państwowa, jak i ta prywatna, jest niszczona w nieprawdopodobnym tempie. Coraz to nowe daniny. Inflacja wygenerowana nie przez Putina, tylko przez dodruk pustego pieniądza. Pieniądza bez pokrycia. Makulatury. Rząd z tego, co dodrukowuje, rzuca ochłap ludziom, przekupując ich, a oni wierzą, że otrzymują. To jest kpina z ludzi, to jest okradanie ludzi z oszczędności. Własności polskiej cały czas ubywa. I cały czas, zamiast gospodarować zgodnie z interesem narodu, zgodnie z interesem państwa, kolejne rządy, bo to nie tylko PiS, wszystkie kolejne rządy rozgrabiały Polskę. Kosmopolityczne gangi rozgrabiły Polskę. Tak jest. A dlaczego tutaj pan przyszedł? No, sprawa jest poważna. Są to zasoby narodu. Więc od 89 roku mamy systematyczną akcję wywłaszczania Polaków z ich własności. Czyli jest to kataklizm, jak się powszechnie mówi, równy potopowi szwedzkiemu czy II wojnie światowej. To, co się dzieje obecnie i to się dzieje tutaj. Czyli jest podejrzenie, że
że te zasoby naturalne zostaną sprywatyzowane i to jeszcze obcemu kapitałowi. O to chodzi, tak? No chodzi o to, że mieliśmy cementownię, nie mamy już cementowni, mieliśmy cukrownię, nie mamy cukrowni, mieliśmy przemysł spotoczniowy, nie mamy przemysłu stoczniowego. No jeśli ktoś jest zdroworozsądkowy i myślący, to dobrze wie, że nie będziemy mieli też zasobów naturalnych, bo one przejdą po prostu, kapitał je wykupi i teraz jest taka sytuacja, że na razie przy połączonych tych spółkach Skarb Państwa będzie miał większość, ale zaraz może ją stracić i wtedy kapitał zagraniczny będzie zarządzał zasobami, czyli nie będziemy właściwie już mieli nic, tak? Chcemy te zasoby uratować i dla każdego Polaka zrobić instytucję, która by pożytek z tych zasobów każdemu Polakowi wypłacała co miesiąc czy kwartalnie, żeby Polacy mieli z tego jakiś pożytek, a nie tak jak z reszty, które poszło po prostu w złodziejską prywatyzację, Polacy nic z tego nie mają. Bo ja przed zapisem głosowałem, ale coś jest nie okej, jak takie. Albo wie pan ten Lex Kaczyński, co oni szykowali. Lex Kaczyński, okej, okay, aha. Co upadło, wie pan, aha, okay. To tło rzuca na wiarygodność, nie? Czy, aha, bo pan mówi, że tak dobrze chce dla ludzi. Aha, czyli państwo myślicie, że jednak ta fuzja doprowadzi do tego, że to zostanie sprywatyzowane? Nawet jeżeli ktoś uważa inaczej, no to jeżeli są ludzie, którzy mają wątpliwości, to tak jak tu proponował pan Tytko, żeby to odłożyć na miesiąc czy tak dalej, żeby każdy się wypowiedział, żeby mógł swoje po prostu na jakiś tam... Żeby debata była na ten temat. Była debata i wtedy wyciągnąć wnioski. Na przykład my jesteśmy przekonani do pewnej opcji, ale po prostu dobrze by było, żeby usłyszeć wszystkich i można było po prostu na podstawie... Żeby była jakaś debata, a nie ktoś wychodzi ubrany elegancko w garniturku i tłumaczy, że tak ma być, że tak jest tam 49% i to jest po prostu świetnie, a w ogóle wszyscy jesteśmy szczęśliwi i żyje się nam bardzo dobrze, nie? A nie myśli pani, że jednak rząd dba o to, żeby no, żeby te złoża nie zeszły, nie poszły w obce ręce i że no, w końcu rząd ma dbać, no dbać o dobrobyt obywateli. Rząd nas już wiele razy zawodził, jeśli chodzi o dbanie o nasze interesy, więc nie myślę. No, ja mam 64 lata. Ja obserwowałam niszczenie, bo nie tylko wyprzedaż polskich zakładów pracy. To, czego nie sprzedano, niszczono. Niszczono z premedytacją po to, by nie było konkurencji. Podejrzewa, że jednak to ta cała akcja tej fuzji ma doprowadzić do tego, że ma się znaleźć, że te złoża będą się znalazły już nie w polskich rękach, tak? No istnieje taka możliwość. Ja bym chciał, żeby się tak nie stało, ale taka możliwość niewątpliwie istnieje. Wielokrotnie tak było, jeśli chodzi o sprzedaż jakichś akcji Skarbu Państwa i tak dalej, one przechodziły do rąk obcych firm, więc takie obawy zgromadzenie mogą słuszne mieć, ale przede wszystkim chodzi ogólnie o politykę energetyczną kraju. No jest niedobra, no my mamy złoża olbrzymie energetyczne, kopalnie swego czasu były zalewane wodą i ich już nie można odzyskać. Bo węgiel truje środowisko. No ale przekonała, teraz się mówi, że będzie niezbędny, więc zmieniamy co jakiś czas koncepcję, tak samo jak było z elektrownią atomową. Wie pan, no ja oczywiście jestem pragmatyczny. Ja uważam, że tutaj niektóre głosy są za daleko idące, że powinno dojść do bardziej stanowione. Natomiast niewątpliwie społeczeństwo ma prawo jakiegoś głosu i do pewnego niepokoju. Jest wolny rynek, każdy może dysponować kapitałem, także złoża też można sprzedawać. Dlaczego wyłączyć to z wolnego rynku? Jest coś takiego, że jeśli rozdać wszystkim po 1000 złotych, to potem okaże się, że 5% jest bogatych, a tamci nie mają pieniędzy. Zawsze przepływa to po prostu do bogatych. Biedni muszą jakby się ratować, mają różnego rodzaju kryzysowe sytuacje i zbywają się tego majątku i ten majątek zawsze migruje do bardzo wąskiej grupy ludzi. Dlatego my nie chcemy tej prywatyzacji na zasobach, nie chcemy zrobić w ten sposób, żeby to było zbywalne, tylko każdy Polak dostaje akcję, z tej akcji czerpie pożyczki i nie może tej akcji zbyć. Ona jest umarzana, jeśli on umiera, a jak Polak się nowy rodzi, no to taką akcję otrzymuje. I w ten sposób chcemy uchronić jakby ludzi przed zbywaniem tymi akcjami i przed szabrownictwem, które wykupi od biednych ludzi akcje i się te zasoby jakby przywłaszczy. Jesteśmy zjednoczeni ponad podziałami. To jest taka inicjatywa obywatelska, która zrzesza już 30, no teraz już może 40 podmiotów partii, zrzeszeń, stowarzyszeń, fundacji. My idziemy do wyborów po to, żeby
pod hasłem przewrócić okrągły stół, bo już nie chcemy tych, co okrągły stół robili i chcemy, żeby nowi ludzie weszli do Sejmu i zjednoczeni ponad podziałami mają zjednoczyć całą opozycję poza okrągłostołową i wejść do Sejmu. Będziemy startować w wyborach. Prosimy na nas głosować. Nie zna pan tego tematu? Ochronie ludności? Tu jest protest na temat, na inny temat, tak? Nie, ale pan mówi całościowo, ja odbieram, że ta władza chce tak dobrze dla nas. No takie założenie, konstytucyjne przynajmniej. Nie, i stąd obawy, ale ja nie dlatego, że przeciw, tylko obawiam się, że to i tak upadnie, że to nie, bo ile tu ludzi jest, nie oszukujmy się. A jesteście za referendum odnośnie polskich złóż? Oczywiście, właśnie chciałam powiedzieć, poruszyć ten temat, że dobrze by było, żeby był referendum. Czyli żeby złoża nie że, bo to ma być referendum polegające na tym, że każda osoba w Polsce, każdy polski obywatel będzie miał jakąś swoją taką akcję, taki udział, tak? Tak, ale tylko Polacy, tylko żadna inna narodowość, tylko Polacy, żeby się wypowiedzieli. To jest oddzielny temat. No to nie, to obywatel mógł mieć wtedy, tak? O, już wrócili. No, dziękuję bardzo, że mogłam się wypowiedzieć. Dziękuję. Czy uważa pani, że to jest, że zagrożenie jest i że rząd może jakiś ruch wykonać taki, który pozbawi nas tych złóż, tak? Oczywiście, że może. Czyli pani teraz jest za tym, żeby te złoża naturalne nie zostały przejęte? Rząd handluje zrabowanym. Nie ma do tego prawa, bo to nie jest własnością rządu. I to nie może być tak, że oni sobie nas sprzedają pod zastaw pracy przyszłych pokoleń na zadłużę. A jeżeli chodzi o złoża wody, na przykład powiem, to rzecz niebywała w historii, że w tej chwili nawet jeżeli ktoś ma grunt własnościowy, hipoteczny, to woda już nie należy do niego, jak się okazuje. Niezdumiewające. No nie. To jest bandytyzm, to jest grabież i ci grabieżcy powinni wisieć. Taka jest prawda. Za zdradę interesu narodowego powinna być jedna, jedyna kara. Taka, jak została ustalona przed II wojną światową. W młodym państwie polskim, to chyba był 21 albo nie, 23 rok chyba. Czyli 100 lat temu. Tak. Ale problem jest ten sam. Za zdradę interesu narodowego powinna być najsurowsza możliwa kara, włącznie z karą śmierci i całkowitą konfiskatą mienia. I to powinno nastąpić, bo to, do czego sprowadzili Polskę i Polaków, ja obserwuję te 30 lat przekształceń ustrojowych. To bynajmniej nie jest kapitalizm. To jest, jeżeli już to w ogóle nazwać, to rabunkowa gospodarka zrabowanym majątkiem. Czy jest pan za tym referendum, żeby każdy Polak miał swój udział, tak? No, byłoby to najlepsze, ponieważ od dawna się o tym mówi i padały głosy typu Wałęsa, że jak dostaniecie, to przepijecie. Okazało się, że ludzie by tego nie przepili. To własność, nikt lepiej nie broni własności tej, która jest własna. Czyli jeżeli ta własność będzie w rękach Polaków, to myślę, że w większości Polacy będą ich chronili i to zostanie w rękach narodu.